Cześć Wam. Jest godzina 00:45. Jutro mam wolne i popę szurkę, bo ją sprzedaję. Ma przyjść gościu, także dzisiaj postaram się nagrać ostatni filmik, jaki tam sobie będę grał na PS4. Jest to gra Anthem. Kiedyś bardzo reklamowana, jak tak bardzo fajnie. Filmiki pokazywały, że mega grafa. I dzisiaj sobie to ponagrywamy na EZK-pie 266, format JUF 2. I powiem Wam, że jest ustawione maksymalnie na 60 klatek, USB 3.0. No i co? Ponagrywajmy sobie troszeczkę tą grę. Potem będę sobie pewnie oglądał filmiki, jak to pykałem, nie mając PS4. A tylko Wam zdradzę, że na pewno będę chciał kupić sobie PS5, jak wyjdzie. I być może, jak będzie ta kompatybilność wsteczna na tyle szeroka, że obejmie też Anthema w lepszej grafice, to nie omieszkam się zabrać za tą grę jeszcze raz, bo jest bardzo fajna. Ja Wam jeszcze coś pokażę. Tak jak robi to Digital Foundry, użyjemy sobie pewnego tutaj triku. Gdzie to jest? Tutaj, okej. I teraz patrzcie na to. Jak to robiło Digital Foundry, tak my to porobimy sobie. Chciałbym na przykład zobaczyć jakość tekstury jakiejś postaci, tak żeby to było fajnie widać. Żeby się jej przyjrzeć bliżej, nie? Oni sobie tutaj gadają. O, cześć, fajną masz sukienkę. O, ty dzisiaj fajnie się ogoliłeś. No to co, idziemy na jakąś kolacyjkę? Nie, wiesz co, dzisiaj jestem umówiona z tym Sandkiem i nie mam czasu za bardzo, ale jutro możemy iść. O, tam z tyłu jeszcze jakaś jest osoba. Ale patrzcie, co ja mogę robić. Mogę jeszcze sobie ruszać tym. I to jest. Skupmy się na tej. Na tej dziewczynce. Jeszcze ją przybliżymy. Ale mu żyły widać nawet. Wow. Tam ktoś poszedł daleko. Nieźle, nie? Rozmawiaj. X. Zobaczymy, jakie ona ma oczy. Gdzie ona się patrzy? Nie widzimy. A ten gościu, co za nią robi? Tam ktoś spawa. Ten tu siedzi. Fajny bajer, nie? Dobra. Porozmawiajmy sobie z tą kobitką. Look who's back in one piece. Zoe, did you expect me in more pieces than one? You? Never. I trust you've brought me work. Always good to give your javelin the once over after a run. What have you done this time? Nic takiego. Swoją pracę, co innego. Just my job. Fascinating. I never would have guessed. I just want to be sure everything's in order. That's what I like to hear. Scars, beasts, relic-based nonsense. Can't be too careful out there. I'll run you some maintenance checks, make sure everything's humming. Won't impact performance, but I'll add moisture-wicking fabric to the internal padding while I'm at it. Dobra. No, brzmi świetnie. Can't argue with that. Why would you? If you're running headfirst into chaos, may as well be comfy. Like the way you think. I have my moments. Go on. I'll run the checks while you're off. Odblokowano jakąś kuźnię. Jezu, ja uwielbiam takie klimaty. W ogóle to dla mnie to jest coś pięknego.
Pamiętam, że kiedyś grałem na PS1 Star Warsy chyba jakieś tam. I ta cała wioska, do dzisiaj mam ją w pamięci. To są właśnie takie gry, które potrafią nam w pamięci wyryć jakąś taką. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie lukę, tylko rysę, która zostaje bardzo, bardzo długo i nie możemy jej zapomnieć. No to jest piękne, ja uwielbiam takie klimaty. Star Wars generalnie są super. Freelancer? I'm hearing good things. Freelancer? Tutaj jakieś kurde ten moduły do statków czy czegoś tam. To są baterie XXI wieku. Takie będą baterie kiedyś do samochodów. Będziemy tylko wkładać, wymieniać. Nie będziemy ładować kablem, tylko po prostu podjedziemy pod jakąś tam, nie wiem, tak jak dzisiaj mamy stację benzynową. Starą oddamy, nową weźmiemy i samochód dalej ma przebieg na przykład, nie wiem, na 1000 km. Kurde, ale teraz już normalnie. O, ci sobie gadają. Świetnie to wygląda, w ogóle to jest takie żywe wszystko, nie? Na razie ja tutaj podziwiam, kurde, te miejsca, bo uwielbiam takie klimaty. Co ona tu ma? Coś sprzedaje. Wiecie, czego mi brakuje? Tak, kurczę, jak teraz się tutaj rozglądam, takiej grafiki ultra fotograficznej, żebyś po prostu czuł się, jakbyś zwiedzał wirtualnie. Dobra. Sklep sezonowy. Jezu, jeszcze tutaj w ogóle nie kumam, tyle rzeczy w tej grze. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Co to jest jakieś sezonowe? Zawiera jedną legendarną broń do walki, wręcz sprzęt lub przedmiotów wsparcia. Kalku mamy przy sobie. Swojego javelina. Grafika szmaragdowa łuska. Dobra, na razie nic z tym nie będę mieszał. Gdzie ja mam w ogóle iść? Tak z pół godziny ponagrywam mniej więcej. I idę w kimę. Chyba trzeba będzie jeszcze konsolę zresetować do ustawień fabrycznych. Wow. Nie no, czad. Jakieś podziemia. No mówię wam, czuję się jakbym kurde był w jakimś tym Star Treku. Mówię troszeczkę ciszej, bo jest już pierwsza w nocy. No ta gra jest dosyć bardziej taka wymagająca, jeżeli chodzi o zrozumienie jej. Jakieś przedmioty. Tutaj w ogóle tego nie kumam. Gdzie tu, który mam wyjść? Tygodniowe próby, dzienne próby, miesięczne próby. Nie kumam, naprawdę tu już tyle rzeczy nie kumam. A tą grę zainstalowałem tylko tak o... Bo kumpel mnie namówił, żeby z nim pograć online. Brak wiadomości. Ja
You see what I mean? You picked up on that, right? Little warble. It's warbling, right? Our readings fall within acceptable tolerances. You gotta look past the numbers for once in your life. Something is off. The connection is a bit fuzzy. How do you quantify fuzzy? You don't quantify fuzzy? You don't measure it. You don't count it. It's nothing like that. It's a feeling. Everything okay here, Owen? Yeah, well, on your last mission, I noticed that the cipher chair was giving off some very strange feedback. All readings fall within acceptable tolerances. Well, it's your call, but if you ignore it, something goes wrong. I will find an arcanist and perform a full protocol inspection on this unit. There's nothing wrong with the chair, is there? No. Why are you always stirring up trouble? What are you talking about? I've just done her a massive favor. You've got no idea how boring it is being a Fort Cipher. She does not get to work with a freelancer. She does not get to see the world through the eyes of a Javelin pilot. No, 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 no. You know what she gets to do? She gets to relay official messages back and forth to ciphers at the Capitol day after day after day. Some people like boring. Not everyone's cut out to be a freelancer. So you have said. But you have to admit that last mission would have gone better with a partner. I have a partner. You. Every good Javelin pilot needs a cipher. That is not what I meant. Look, if I had a suit of my own, I could be out there in the field with you! Calm down your boosters, Hotshot. With more training, you'll get your chance, I promise. Fine. Not like we could afford a spare suit anyway. Job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Do you ever regret missing out on the glory days? Back when freelancers were treated like heroes. Contracts would just fall into their laps. Everywhere they went, they were given respect. And free sandwiches. Free sandwiches? Yeah, I haven't had my lunch yet. I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge, get your javelin tuned up so we're ready to roll if a contract does fall into our laps. Ten akcent brytyjski. Witaj w Forcie Troik. Po znawanie kuźni wróć do swojego javelina. Cześć wam. Reputacja u freelancerów. Jak sobie ze sprawą flędzę? Może w rozwoju enklawy pojawi się więcej wzmacniaczy, więcej freelancerów i powróci dawna chwała. Glory, glory, glory! Wow. O, znowu dwie baterie. Przyszłościowe. Niezłe to jest. Fajny klimat jest w tej grze. Jak na razie. Super. Aha, bo tu online. Ranking. Dobra, chyba mam gdzieś wyjść. Taka szczotka. No to ciekawe, taka chyba wytrzymalsza niż na jednym takim pojedynczym kiju. Wow. I to miasto. Czasami chciałoby się w takiej grze być naprawdę. Ogólnie powiem wam coś takiego fajnego, jak PS5 wyjdzie i te nowe VR-y, które będą miały OLEDowe te ekraniki, to będzie stos. Tylko czuję, że to będzie kosztować tyle co konsola. Otwórz skarbiec. Walka wręcz. Wszystko co co zbierzesz lub rozmontujesz, znajdzie się tutaj. No to jest fajne. Złom.
Dobra. Zajęte sloty. Chyba idę do swojego Javelina. Zobaczmy, jak wygląda. O, scenka. Owen, you need something? What are you talking about? I just got a message from you saying to meet you at the forge. I didn't send any. Why would I want to meet up here? Something's not right. We needed to speak in private. My name is Tassin. Do you always travel with a security escort? Not always. The Sentinels have their uses. Well, you make a hell of an entrance, I'll give you that. I have a contract for you, freelancer. I like to know who I'm working for before I take a job. Really? From what I hear, two of you will take about any job you can get these days. What's the job? An Arcanist has gone missing. Missing? I thought Arcanist just hung out in lab studying Schaefer relics. Matthias Sumner was investigating some relics at a ruin near the fort. I need you to find him and bring him back home safe. If he's still alive. No one knows more about the dangers of Shaper artifacts. I'm confident that knowledge and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? I'll make it worth your while. Owen? Looks like the freelancer's right again. Well, us anyway. Excuse me, I just got a... That is excellent. I will then run my diagnostics. Let me know when you're ready to leave. It was a pleasure. On behalf of myself and Matthias, thank you for doing this. Okay. And if I have... Find Matthias. Trust me. I'm a person you want to know. Wiecie, z czym mi to się tak skojarzyło? Z księżniczką Leylą ze Star Warsów. Rozblokowano kuźnię. Kuźnia może jakiegoś nowego sprzętu i broni, personalnie wyglądu Javelina i tworzenie nowych... Odblokowano miejsce na broń do walki wręcz. A, czyli kuźnia to będzie takie miejsce, gdzie będę mógł sobie wszystko robić. Aktywuj kuźnię. Trzymaj, odblokuj. Wow. Wyjątkowy javelin, który może zmieniać pole bitwy błyskawicami, lodem oraz innymi atakami opartymi na mocy żywiołów. Sztorm. Jestem jak sztorm. Łowca. A, to sobie teraz ten. Javelina chyba wybieram? Nie, to ja już wybrałem sztorm. Okay. Let's see what I can do. Fajne. Wow. Prawa łapa, dobra. Okej, tu chyba słychać mój ten szum oddychania. Dobierz nową barwę animacji materiałów.
Dobra, jak z tego wyjść? Aha, to jest. Wow. Dobra, powiem wam szczerze. Javelin. Kurwa, ja nie wiem, co tu w ogóle robić centralnie. Serio. Metal czysty. Aha, które części? Fajnie to zrobili. Zaginiony arkanista. Znacie arkanistę Matthiasa Samera, speca od twórców. Poziom normalny. Jak to jest jakieś łatwe. Rozpocznij, okej. Matchmaking. Trochę ta gra jest taka, kurde, nieokiełznana. Jak dla mnie, jak na razie. Obciążenie protka na lapku 26%. 60 fipsów. 24 minuty nagrywana. Już. Dobra, jeszcze 6 minut i spadam w kimę. Prawdopodobnie ostatnie moje nagranie PS4. A jutro gościu ma być o 10. Chyba się jeszcze ładuje. W konsoli PS4 jest strasznie wolny dysk. 500 giga tutaj wersję mam. 5200, czy tam 400 obrotów. Talerzowy dysk. Strasznie wolny, no. SSD był tutaj
idealnym rozwiązaniem w PS4. Taki 1 terabajt. I podobno wczytują się lepsze tekstury po podpięciu SSD-ka do PS4, co jest bardzo, bardzo dziwne, ale z drugiej strony mega fajne. Też właśnie Digital Foundry pokazywało, co się dzieje, jak się włoży do PS4 dysk 8 terabajtów SSD. Szybsze loadingi, lepsze tekstury się wczytują. Ciekawe dlaczego. Ciekawe, gdzie mnie rzuci. Zobaczycie jeszcze na koniec troszeczkę rozgrywki. I spadam w kimę. Już jestem śpiący zresztą. Here we are, freelancer. You ready to jump in? Yes, I am. Let's not keep that big bad world waiting. Our contract is to locate an Arcanist named Matthias. Tassin has given us the last location where he made contact. Peszurka Slim. Jakie tutaj działa są w ogóle? Location Tassin gave us must be close. I'm detecting the camp's shortwave radio. Not seeing anyone. Owen, anything? Yeah, lots of broken equipment. Obviously Arcanist made, otherwise, no, nothing but the radio. And no Matthias. Oh, hang on. Detecting another radio. Same frequency. Must be more than one camp. Follow that signal. Co to, burza jakaś? Co to jest? Okay, I've got a new trail. We'll need to get to the location I've marked for better reception. Besides that Arcanists get themselves in trouble by being out here. About Matthias? Brilliant and reckless. He has a reputation among the Arcanists. Not a good one. Having a bad reputation is chapter one of the Freelancer's Handbook. The radio signal is getting stronger. Clearly, Matthias established more than one camp.
Kurde, jakaś wioska. No. Arcanus? Yes. Matthias? No, he's not here. Look for anything that can help track him down. Dziwne miejsce. Serio dziwne miejsce. Powiem wam, że to gigantyczna ta mapa jest. That's where the signal is coming from. We can use it to help search for another camp. It'll take time. Okay, get started. Seems quiet out here. Maybe. What the hell? An ambush! The scars of that scavengers! Oh, fuck. Multiple signals, they are everywhere! Are you done with the radio? No, still working on it. Destroy any hives that pop up, that can cut off reinforcements. Hives mean more scars. Got it. Kurde, powiem wam, że zaczyna się robić nieciekawie. Ile tu już jest? Ja to wiedziałem. We have to get on the scar hives quickly. Just been
fiddling with the radio signal for the next location. I understand. Just hurry up. Of course, lots at stake, I know. More hives. I noticed. O kurwa. We have to get on those scar hives quickly. Those horrible things. Now finish off the remaining scars. Just lost the radio signal. We need a signal booster. Wait! Found one! Dziwne stworzenia. Bo takie były gdzieś na planecie jakieś. A nic mi nie robi, to mu też nic nie będę robił. O kurde. Więc tak. I've never seen this much scar activity. What is going on? I don't know, but it's not a good sign. Czuję się trochę jakbym grałby jakiegoś takiego mobila. Nowoczesnego. More scars incoming. Looks like they're using gates. I hate those. Very unfair. Ale teraz do... Signal booster is working. I'm heading up the stairs, hoping to find refuge. Scar is in pursuit. Matthias? He still can't hear us. I've got a location. Gdzie ta gierka mi się zaczyna podobać? Fajne.
Czyżby mi się wydawała to jakaś szacha? Czy mam jakieś halucynacje po pierwszej nocy? Ogólnie gierka jest taka, że można bardzo dużo eksplorować. Szukać jakichś takich dziwnych miej. Ja tylko idę teraz po najniższej dni oporu. Szkoda, że to jeszcze się jakoś nie otwiera jakoś tak. Znowu się zepsuło. Hang on, we've got company. Can it be fixed? Yes, of course. Just deal with the scars, I'll figure it out. Zakończę, bo to jest masakra, bo jest to grać inaczej. Zatrzymaj nagrywanie. Nagrywanie na webcapie 266 HD 60 Game Life. W formacie 2. Trzymajcie się.